Woda. Nieodłączny element życia. Element, o którego czystość i jakość trzeba szczególnie dbać. Aby to zadanie skutecznie realizować, konieczna jest odpowiednia infrastruktura. Dotychczas na terenie gminy Głuchołazy skanalizowane zostało jedynie miasto Głuchołazy wraz z częścią miejscowości położonych wzdłuż kolektora Głuchołazy Nysa. Natomiast sieć wodociągowa nie zapewniała mieszkańcom pełnego dostępu do odpowiedniej jakości wody. W związku z powyższym zrealizowano największą inwestycję w gminie, jaką jest projekt Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Głównymi celami projektu było wyposażenie gminy Głuchołazy w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, spełnienie przez aglomerację Nysa i Prudnik w obszarze gminy Głuchołazy wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zapewnienie mieszkańcom gminy Głuchołazy odpowiedniej ilości i jakości wody do picia, podniesienie standardu życia mieszkańców gminy, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, wzmocnienie lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy i rozwinięcie usług, szczególnie turystycznych i agroturystycznych. Celem tego projektu jest przede wszystkim stworzenie nowoczesnego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków całej gminy Głuchołazy. Podgórska gmina Głuchołazy posiada wyjątkowo niski stopień z wodociągowania i skanalizowania swoich obszarów. W związku z tym zaszła potrzeba przeprowadzenia pilnych inwestycji w tym zakresie. Już w ubiegłym wieku podjęto pierwsze działania inwestycyjne w celu rozwiązania tego problemu. Pierwszym krokiem, istotnym krokiem dla rozwiązania tej sprawy była budowa kolektora sanitarnego Nysa Głuchołazy, który pozwolił na odprowadzenie ścieków z miasta Głuchołazy do oczyszczania ścieków w Nysie. Kolektor ten stanowi niejako kręgosłup całego systemu. Osiągnięcie celów projektu zaplanowano poprzez realizację następujących zadań. Zadanie numer 1. System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy. Zadanie 1a. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Wilamowice Nyskie w części dotyczącej Funduszu Spójności. Zadanie numer 1. System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy. Zadanie 1a. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów w części dotyczącej Funduszu Spójności. Zadanie numer 2 i 4. System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy. Zadanie 1b i 1d. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konradów, Harbielin i Nowy Las. Zadanie numer 3. System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie gminy Głuchołazy. Zadanie 1c. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów, Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice. Zadanie numer 5. System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy. Zadanie 1e. Kanalizacja sanitarna oraz przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowościach Jarnotówek i Pokrzywna w gminie Głuchołazy. Zadanie numer 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie Śródmieścia Głuchołaz, obejmującej ulice Opolską, Ligonia, Apteczną, Góra Świętej Anny oraz Wita Stwosza. Zadanie numer 7. System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach. Kanalizacja deszczowa. Zadanie 2b. Pierwszy etap. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych. Zadanie numer 7. System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach. Kanalizacja deszczowa, zadanie 2b, drugi etap. Przebudowa kanału Młynówka wraz z włączeniem do wylotu W2 kanalizacji deszczowej. Zadanie numer 8. Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody Biała Głuchołazka w Głuchołazach. Zadanie 3a. Zadanie numer 9. Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Sławniowicach. Zadanie 3b. Pierwszy etap. Budowa ujęcia wody. Zadanie numer 9. Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Sławniowice. Zadanie 3b. Etap drugi.
Zadanie numer 10. Budowa zbiornika wody w Skowronkowie. Zadanie 3C. Zadanie numer 11. System monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi. Zadanie 3D. Proces pozyskiwania środków z Funduszu Spójności rozpoczęliśmy w 2008 roku, kiedy to w maju złożyliśmy wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. 30 grudnia 2009 roku podpisaliśmy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska umowę na realizację inwestycji, która to umowa pozwoliła nam rozpocząć proces inwestycyjny. Po przeprowadzeniu wymaganych procedur w dniu 11 maja 2010 roku podpisano umowę dotyczącą pełnienia funkcji inżyniera dla projektu z firmą Safesh S.A. oddział w Polsce. Współpraca pomiędzy inżynierem zamawiającym i wykonawcą układa się pomyślnie. W razie występowania podczas realizacji robót problemów staramy się je wspólnie rozwiązać pod względem merytorycznym i formalnym. Dnia 23 czerwca 2010 roku przekazano do Komisji Europejskiej wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego. Od dnia 28 października 2010 roku, kiedy to wyłoniono wykonawcę zadania numer 1, rozpoczął się proces wyłaniania wykonawców poszczególnych zadań oraz realizacji robót budowlanych. W 2011 roku, z uwagi na to, że nasz projekt jest projektem dużym, otrzymaliśmy ostateczną decyzję z Komisji Europejskiej, która przyznała nam kwotę około 87 milionów na realizację projektu w naszej gminie. W tym czasie na obszarze realizacji projektu trwały intensywne roboty budowlane przy budowach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz obiektów kubaturowych. W dniu 30 sierpnia 2014 roku zakończono realizację robót budowlanych na ostatnim zadaniu. Tym samym cały zakres prac inwestycyjnych objętych harmonogramem został doprowadzony do końca. Uporządkowano gospodarkę wodno-ściekową dla mieszkańców Markowic, Polskiego Świętowa, Nowego Świętowa, części Wilamowic-Nyskich, Konradowa, Gieraucic, Sławniowic, Burgrabic, Biskupowa, Harbielina, części Nowego Lasu, Jarnołtówka, Pokrzywnej, ulic Opolskiej, Ligonia, Góry Świętej Anny, Aptecznej i Wita Stwosza w Głuchołazach. Wykonano rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną oraz przebudowano kanał Młynówka w Głuchołazach. Zbudowano ujęcie i stację uzdatniania wody w Sławniowicach, a także zbiornik wody w Skowronkowie. Zmodernizowano ujęcie i stację uzdatniania wody Biała Głuchołazka w Głuchołazach. Zmodernizowano oraz wdrożono system monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi. Systemem objęto wszystkie obiekty istniejące o istotnym znaczeniu oraz obiekty nowo wybudowane. Dzięki systemowi podstawowe parametry technologiczne oraz elektryczne przesyłane są drogą radiową lub poprzez GPRS do centralnej dyspozytorni monitoringu, która usytuowana jest w stacji uzdatniania wody w Głuchołazach. Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która odpowiedzialna jest za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno-organizacyjnej. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, za prawidłową realizację projektu odpowiedzialny jest pełnomocnik do spraw realizacji projektu. MAO zarządza projektem za pomocą komórki organizacyjnej, jaką jest jednostka realizująca projekt. JRP zostało powołane uchwałą zarządu Wodociągi Spółka z o.o., która dysponuje zespołem technicznym, finansowym i administracyjnym, czuwającym nad prawidłowością realizacji, rozliczania oraz procedur zamawiania i kontraktowania robót, a także za działania promocyjne. Na czele JRP stoi kierownik odpowiadający za koordynację jej działań oraz współpracę z inżynierem projektu. JRP jest również odpowiedzialna za kontakty z mieszkańcami i bieżące informowanie społeczności kanalizowanych miejscowości o postępie prowadzonych prac. Narzędziem pomocniczym w tej komunikacji jest utworzona strona internetowa www.wodgluch-projekt.pl, na bieżąco aktualizowana o istotne dla mieszkańców informacje i komunikaty. Działania promocyjne i informacyjne projektu realizowane były w ramach podpisanego kontraktu z firmą Unia z Krakowa,
która profesjonalnie zajmuje się tego typu działaniami. Oprócz działań prowadzonych przez firmę Unia, również jednostka realizująca projekt zorganizowała szereg spotkań z uczniami wszystkich szkół w miejscowościach, gdzie realizowane były roboty budowlane. Na spotkania te, trzeba przyznać, przyjęte były z dużym zainteresowaniem. Skupiliśmy się tam z jednej strony na informacji o realizowanym projekcie, ale przede wszystkim nacisk kładliśmy na kwestię bezpieczeństwa, bo to niezmiernie istotna sprawa, bezpieczeństwa w trakcie realizowanych robót. Myślę, że mamy pełną satysfakcję z tego, że spotkania te były przede wszystkim przyjęte z dużym zainteresowaniem, a również przyniosły oczekiwany przez nas efekt. Mamy dobrą wodę, minerały, bo w tej chwili ludzie nie wiedzą, co piją, bo naprawdę jest woda niezdatna do picia. Kanalizacja to jest też dobrze dla społeczeństwa, że nie mają gdzie to wypuszczać do rowów i to jest ekologiczne. Naprawdę jesteśmy z tego zadowoleni, z tej inwestycji. Jest to dla gminy priorytetowa inwestycja, szansa na skok cywilizacyjny w XXI wiek. Z ubolewaniem należy stwierdzić, że do tej pory byliśmy gminą o jeden z najgorszych wskaźników z wodociągowania i skanalizowania na Opolszczyźnie. Mam nadzieję, że teraz awansujemy do czołówki. Jesteśmy w aglomeracji Nyskiej, gdzie to, jak u nas wygląda ochrona środowiska, ma wpływ nie tylko na naszą gminę, ale też i na okoliczne gminy. Projekt, który został praktycznie już zrealizowany zgodnie z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej 91/271, daje nam jako społeczeństwu możliwość osiągnięcia wielkich korzyści. Wręcz powiem, że to są właśnie te marzenia, na które czekaliśmy, które się nam spełnią. Została wybudowana praktycznie już sieć kanalizacyjna, która obejmie praktycznie w ramach zadania Sołec, którego z jednych jestem mieszkańców, obejmie prawie 8 tysięcy mieszkańców, a natomiast wodna sieć zabezpieczy podanie wody dla praktycznie 6 tysięcy mieszkańców tych Sołec. Jako mieszkanka Biskupowa jestem bardzo zadowolona, że zostało zmodernizowane wodociągi i kanalizacja naszej miejscowości, która podwyższyła nasz standard. Jesteśmy zadowoleni, że będziemy mieli środowisko czyste i zadbane. Łatwiej jest wybudować budynek, który jest widoczny, natomiast o wiele trudniej jest wykonywać prace ziemne. Po wielkiej radości następuje wielki chaos, aby później każdy mógł czerpać z tego, co daje nam możliwość odprowadzania ścieków i doprowadzenia wody. Może to jest dziwne, że w XXI wieku część naszych sołectw nie miała wody, jak również nie było odprowadzania ścieków. Dzisiaj nie tylko będziemy gminą w pełni skanalizowaną i zwodociągowaną, ale stworzymy nowe możliwości do realizacji kolejnych inwestycji. Mamy w gminie miejscowości turystyczne, Pokrzywna i Arnołtówek, gdzie każdy turysta był bardzo zdziwiony, że do dnia dzisiejszego taka inwestycja nie została zrealizowana. Wodociągowanie i kanalizowanie to jest pierwszy etap. Potem powstają nowe miejsca związane z bezpieczeństwem. Nie odbyło się jednak bez problemów. Jedną z głównych przeszkód w realizacji inwestycji było ukształtowanie terenu, bardzo często górzyste z występującymi skałami, licznie występujące cieki wodne oraz bliskie posadowienie obiektów budowlanych również wpływały na stopień trudności prowadzonych robót. Kontrakt jest realizowany w dość trudnych warunkach ze względu na zróżnicowanie warunków gruntowych. Występują duże, wysokie stany wód gruntowych ze względu na to, że kanalizacja i wszystkie sieci przebiegają w dolinie rzeki Mory, która jest dopływem Białej Głuchołaskiej.
podsionki tych wód są dosyć wysokie, także igłofiltry, które stosujemy na zadaniu, również nie wystarczają i z tego tytułu jest utrudnione wykonawstwo. Występuje również w tym terenie skała, a także występują bardzo duże głazy. Jednak pomimo tego udało się ukończyć inwestycje w terminie. Reprezentuję firmę NTG Gaworski z siedzibą w Nysie, głównego wykonawcę budowy ujęcia i stacji uzdatniania wody w Sławniowicach. Stacja uzdatniania wody, jak i ujęcie, jest gotowa do eksploatacji. Jedyne, co pozostało, to ostateczne rozliczenie projektu. Zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, rozliczenie projektu i wykazanie się efektem ekologicznym będzie następowało do końca 2015 roku. Planowany koszt projektu wyniesie netto około 108 milionów złotych, z czego dofinansowanie wyniesie około 51,5 miliona złotych. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie około 30 milionów złotych. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu. Zarówno działania jednostki realizującej projekt, inżyniera projektu, jak i wykonawców zmierzały do osiągnięcia zamierzonego celu. Starano się, aby prowadzone roboty powodowały jak najmniejsze utrudnienia komunikacyjne na terenach prowadzonej inwestycji. Sprawie tej poświęcone zostały spotkania z mieszkańcami wszystkich miejscowości objętych projektem. Dzięki współpracy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz lokalnej społeczności można odczuć wymierne korzyści z realizacji przedsięwzięcia. Realizacja projektu na terenie gminy Głuchołazy rozpoczęła się w 2010 roku. W chwili obecnej projekt dobiegł do końca. Zakres rzeczowy projektu był znaczny. Obejmował 13 zadań. Łącznie wykonano około 170 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W podziale to jest 70 km sieci wodociągowej, około 100 km sieci kanalizacyjnej oraz obiekty na sieci, w tym budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Głuchołazach. Praca z wykonawcami przebiegała w sposób prawidłowy. Również współpraca z JRP zaowocowała realizacją tego projektu. W ramach projektu wybudowano i zmodernizowano 80 km sieci wodociągowych, 105 km sieci kanalizacyjnych, 23 przepompownie, 5 hydroforni. Po robotach sieciowych wykonano nowe nawierzchnie bitumiczne na całej szerokości dróg powiatowych, to jest 93 740 m2, a także dróg gminnych. Osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia, którego celem jest wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidziane jest na koniec roku 2015.
Celem projektu jest wyposażenie gminy Głuchołazy w infrastrukturę wodno-ściekową przyczyniającą się do obniżenia zanieczyszczenia środowiska i zwiększenia dostępności mieszkańców do źródeł wody dobrej jakości i odpowiedniej ilości. Działania podejmowane w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze przedsięwzięcia dążyły do zapewnienia mieszkańcom jak najlepszego standardu życia poprzez uzyskanie zgodności parametrów jakości i ilości wody pitnej i odprowadzanych ścieków z wymogami prawa polskiego i dyrektyw Unii Europejskiej. Efektem inwestycji jest podniesienie standardu życia mieszkańców całej gminy, co pozwoli na rozwój szczególnie usług turystycznych i agroturystycznych w regionie. Może się to przyczynić do wzrostu liczby miejsc pracy oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Projekty realizowane w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są dużymi i ważnymi inwestycjami w najistotniejszych sektorach gospodarki narodowej, mającymi kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski.